Proforma, ale ty sobie to wpisz, tatko. Gdzie on sobie wpisać, teraz jak internetu nie YouTube'a. ma? No do mojego się podłącz i pchnę 12 Pro Aha, Max, to 15 fajnie, Pro Max. Że mówisz, bo ja też hotspota odpaliłem już. Zobacz, jaką ja mam fajną nazwę. Punkt poboru nasienia. Dawid Bojarski. Nie miałeś tego czytać. LSR nie przeszkadzać. Napiszę do niego. Wyskoczyło mi LSR nie przeszkadzać. Więc co tam słychać? Stary k***y nie chcą zdychać, odpisał. Owe, pozdrawiamy. I pozdrawiam również. Jeb Crasha Bandicoota napisz. I coś jeszcze pisze. Mam nadzieję, że trafię do podcastu. Tak. O, i jeszcze hashtag Team Crash napisał. To jest prawdziwy, oddany słuchacz i widz. Przykre, ale będziemy jeszcze o Crashu dzisiaj. W zlotach przede wszystkim Crasha Bandicoota. Tak, o samych zlotach. Napisał też, że był w Nintendo Worldzie w Uniwersalu. Ostatnio strasznie przereklamowane to wszystko z Mario tam jest. No, powiem ci, że bo my byliśmy, jak byliśmy w Tokio, no to nie jest w samym Tokio, tylko trzeba pojechać dość daleko. Też jest Super Nintendo World. I wtedy stwierdziliśmy, zobaczyliśmy co tam jest, stwierdziliśmy, że chyba nam się nie opłaca. Że bardziej Nintendo jest w Tokio, że bardziej Nintendowo jest w Tokio niż w tym Super Nintendo World. Wow. Dobra. Dzień dobry wszystkim, słuchacie podcastu CD Action R. W nowym sezonie. W nowym sezonie. Jest ze mną Krzysiek Bastian Freudenberger i to jest sezon bastianowy. Pytacie dlaczego? Nie wiemy. Nie, no wiemy, bo Krzysiek ma urodziny. Wszystkiego najlepszego. 100 lat. Powinienem włączyć jakieś 100 lat śmieszne. Na przykład 100 lat dubstep version. Albo ja chciałem powiedzieć, że strasznie dużo osób świętuje moje urodziny. W sensie dużo osób mi pożyczyło i w ogóle gdzieś tam CD Action. Myślałem, że coś ci pożyczyli na urodziny. Nie, pożyczyło mi dobrych rzeczy. Mam prezenty zaraz. Dużo osób pożyczyło mi same miłe jakieś rzeczy na Twitterach i w ogóle ludzie. Ja tylko jestem szarym człowiekiem, smutnym takim. Ale no i co z tego? Każdy szary człowiek obchodzi urodziny. No to prawda, no, ale dziękuję, bardzo mi miło. Nie wiem, mam wrażenie, że tak inni redaktorzy nie są tak huczni. Czemu nikt na przykład nie świętuje... Bo ty jesteś taki, że moich urodzin... Ale nie, dobra, nie będę cię krytykować dzisiaj. Ale przepraszam, ja naprawdę nie pamiętam, kiedy ty masz urodziny. W lutym. Ale którego lutego? 15 lutego. 15, równo 15 lutego, okej. Okay. Wymyśliliśmy przed podcastem najgłupszy możliwy pomysł i nam się bardzo spodobał. Siedzieliśmy dzisiaj śmialiśmy z tego, tak. Więc tak, przez miesiąc od urodzin Krzyśka będzie sezon bastianowy, a w lutym będzie spikejnowy chyba, tak? Tak, tak, a coś pomiędzy wymyślimy sobie no, jeszcze. No wiadomo, coś tam będzie się... Znikają Florida Meni na przykład w tym odcinku, od tego odcinka. Parę osób pisało, że po co to robić i ja w sumie też nie uważam, że jakoś super wypadła ta formuła. Wydaje mi się, że musiałbym mieć wcześniej przygotowany jakiś... śmieszny sposób opowiedzenia o tym, ich taki zwięzły, a szczerze to wolę już coś innego robić po prostu. A, no i właśnie, i będziemy mieli, ale to dopiero w dogrywce też będzie głupi, ale opowiemy, co będzie. W ogóle muszę, zanim dasz mi prezent, powiedz jeszcze szybko, żeby nie odstraszyć potencjalnych... O czym będziemy rozmawiali? O grach na I przykład. I tak już pewnie minęło 10 minut, odkąd się zaczął podcast, bo... Postanowiłeś, no nie? Dobra. Nie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, czym mógł być Baldur's Gate 3, o kolejnej śmierci Crasha Bandicoota i o problemach Microsoftu. Urodziny. I o innych, wielu innych rzeczach. Tak, no więc mam dla ciebie trzy prezenty. Trzy prezenty. Tak, jest jeden... jeden jest niebekowy, albo dobra. W żadnym zasadzie nie... No trochę jest jeden bekowy. Dobra, zacznę od tego, który jest najbardziej bekowy. Mhm. Bo pomyślałem sobie, że jesteś mi trochę bratem, a zwłaszcza, że rodziny się nie wybiera i w związku z tym pomyślałem, że kupię ci taki kubeczek. Proszę. Dostałem kubek, uwaga. Jezu, czekaj. Możesz pokazać do tej. Pokażę, tak wygląda, ale chcę przeczytać tutaj, rozszyfrować napis. Bo mam problem z tym napisem, no. Bo może mam wrażenie dwojako przeczytać niektóre rzeczy, bo tu jest napisane, że z siostrami nie zawsze trzeba się urodzić. No. Ale ja tu zamiast urodzić, to jest tak dziwnym fontem zapisane, że przynajmniej uwodzić i myślę sobie, ojej. No, nie, no zdecydowanie urodzić. I siostrami nie zawsze trzeba się uwodzić, brzmi bardzo dziwnie. Dziękuję ci bardzo. Proszę bardzo. Napiję się wody z tego. Siostrzyczko. O, ten dźwięk. Jak, ASMR, o, nie. Albo wręcz przeciwnie, no z tego tak nie wytrzesz. To prawda. Dałbym ci, czego mam w sumie chyba? To też jako prezent chusteczka? Nie jako prezent. Jak... Masz chusteczki
Z Dragon Balla, z Tokio. Wow, jest. A to ja nie chcę ich otwierać. No nie, one są już otwarte. Ja ich używam. Ja kupiłem takie, wiesz, dwie albo trzy duże, wrzucałem gdzieś na Twittera, dwie duże paczki takie, tych chusteczek. No niesamowite jest, jak brzydka jest ta kreska tego Dragon Ball Super. No. Nie podoba mi się bardzo. Ta taka jakaś obła. Z lat 90. Dragon Ball Z była najfajniejsza. Tak. No co ty gadasz? Dobra. To jest jeden prezent. Teraz właściwie ten właściwszy, chociaż ten był pierwszym, na który spojrzałem się uśmiechnąłem, więc ten, ale dostajesz też takie coś. Instrumental! To jest instrumentalna. Dziękuję bardzo. Nie wiedziałem, że jest. Jest to instrumentalna wersja płyty Łona Konieczny Krupa Taxi. A ja bardzo lubię te instrumentale, bo ja mam ten problem, albo taką cechę, że bardzo lubię wersje instrumentalne bitów hip-hopowych. Ale ja, znaczy ja wiem, że oczywiście wynika to z skromności Łony, ale ona sam powiedział, że ta wersja jest lepsza niż wersja z jego gadaniem. Więc zastanawiam się w ogóle, śmiesznie, że on jest tam podany na tej płycie. No wiadomo, że musi być, nie? Ale... Jego tam nie ma. Jego de facto tam nie ma, ale nie no, wiesz co, jakby gdyby nie on, nie powstałoby też to. Nie, no jasne. No, więc, I trzeci prezencik. Czy chcesz jeszcze się pocieszyć? Ja chciałem tylko powiedzieć, że bardzo lubię te wersje okładki akurat, bo jest żółta tak, jak taksówka, taka typowa stereotypowa. Myślę, że jak... Nie jak Wielki Polak. Bardziej chodziło mi o to, że takie właśnie prawidłowy taksówkowy kolor. I w ogóle to jest być może szczegół i pierdoła, ale fajne w dotyku chyba jest, nie? W sensie jeszcze nie jest rozpakowany, ale miękki jest taki papier. Ale jest taki fakturowany. Tak. Dobra, i jeszcze drobną rzecz ci wziąłem, żebyś mógł rozpakować i powiedzieć, co miałeś. Ojej, Lego minifigurki, słuchajcie, dostałem. Jedną, ale nie wiadomo jaką. No, Lego minifigures się to nazywa, przeczytałem po polsku. 12 to kolekt, więc jeszcze musisz mi 11. Dobrze. Na następne 12 lat, 11. Widzę, że tutaj jakby głównym motywem chyba są obcy. Bo takie wszystko kosmiczne jest. Zobaczymy, czy dostanę pana w fiolecie, czy a którą byś najbardziej chciał mieć? Kurde, ja bardzo lubię takie nietypowe, co zajmują dużo miejsca. Bardzo podoba mi się pan w hełmie, typowy astronauta. Bardzo podoba mi się ten pan fioletowy właśnie, taki dziwny z afro. Aha, okej, on jest bardzo kosmitą. Chyba. Bardzo kosmitą, tak. Alien uroczy jest z aparatem fotograficznym. Jest w nim coś z Pepe pana Dziebaka. Dobra, bo zaraz wymienisz wszystkie. Zobaczmy, czy będziesz miał jedną z tych trzech. Ała. Uderzyłeś się? Okay. To na szczęście. Dostałem pana aliena, całego zielonego. Nie tego fotograficznego, tylko taki był, którego właśnie zdarłem. I nie widać tego tutaj. Z boku. Tak. Aha, on ma jakiś hełm przezroczysty? Ma jakiś hełm bezroczysty, tak. Wow. Więc mogę w trakcie naszego podcastu dobrze sobie składać. Nie będziesz bardzo się skupiać dużo na tym, co będę mówić, tylko nie będziesz sobie składać. Łatwiej mi będzie, paradoksalnie. Tak? Okay. Tak, ja tak mam, że jak mi się multitasking włącza taki, to mi się trochę bardziej skupić. Dobrze. Nie ma co się rozwodzić. Dobrze. Czas zaczynamy podcast. To ja tylko... A ze mną jest Dawid Spiekień-Bojarski. Tak, to ja. Dzień dobry. Ja chciałem tylko jeszcze, zanim przejdziemy do tego, w co graliśmy, bo zapomnę potem po prostu. Tak. Chciałem powiedzieć, bo to jest w sumie spoko opcja. Ten podcast nie jest, ten odcinek nie jest sponsorowany przez Nvidia, ale jest konkurs na cdaction.pl. I no nie wiem, ja na waszym miejscu, ja nie mogę wziąć udziału w sumie w nim. Poza tym, nie, no nie wziąłbym na waszym miejscu udziału, bo to do wygrania są kody Steamowe. Można wygrać dokładnie jedno doładowanie Steamu o wartości 330 zł, dwa o wartości 220 zł i trzy doładowania o wartości 110 zł i trzeba tylko napisać, jakby link będziecie mieli w opisie, nie, do tego, ale trzeba tylko napisać trzeba wysłać screena z wybranej przez was gry, podać jej tytuł oraz napisać, dlaczego zyskałaby ona na dodaniu obsługi ray tracingu. Bardzo fajnie. Czyli naprawdę prosta rzecz. Chociaż z tego, co mi wiadomo, to niektóre zgłoszenia są takie dość szczegółowe, w sensie, że dość dużo niektórzy napisali. Także nie wiem, ja nie wiem, nie będę go oceniać, więc nie wiem, jaki jest klucz do wygrania. Ale macie tam, macie link w opisie. Zapraszamy. Ja bym używał Steama, to bym skorzystał. Tak, już skorzyłeś? Tak, bardzo trudne to było. Dość proste się wylosował. Ty.
Fajny strój. Fajnie, że jest taki galaxy wszystko, i nawet włącznie z podstawką. Czyli to nie jest hełm, tylko on ma po prostu... No, statek kosmiczny na głowie. No nie, to nie jest stacja kosmiczna, to jest... Statek kosmiczny, powiedziałem. Myślałem, że stacja kosmiczna. O, patrz, ma Matkę Ziemię na plecach. Ciekawa akcja. Powinien mieć na tyłku. To by było śmieszne wtedy. To ale prawda. To by było takie mało Lego, nie? Mało duńskie by to było. Dobrze. Tak, w co grałeś? Nic. No a dobrze. Tak naprawdę grałem w Valoranta bardzo dużo, bo mamy ambicje, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, ale wbić przepustkę sezonową, bo są fajne fanty, jakaś takie tam pasują. Wyleczyłem się z kupowania rzeczy w sklepie Riotu, już mi się nie chce, nie mam na to jakby, już śmiesznie, mam fajne skiny. Śmiesznie, bo jak rozważałem dwie rzeczy w ogóle na prezent dla ciebie, których nie wziąłem. No? Jednej nie wziąłem, także jej nie było i to jest ta, o której teraz chcę powiedzieć, czyli że nie było doładowania żadnego Riotowego. Chciałem ci po prostu wziąć, nie było kiedyś, na pewno było do LoLa, ale czy... Cholera, może teraz, nie zastanawiałem się. Było bizardowe, ale stwierdziłem, nie, może, nie, może to nie. By było, może, nie, może lepiej, nie? Też miłe, ale dziękuję. I nie wziąłem ci magazynu o designie. Bo przeczytałem spis treści. Imagine FX to Nie. Powidoki chyba się nazywał? I bardziej artystyczny. I właśnie i przeczytałem i pomyślałem, to chyba nie jest w ogóle w twoją... Tak, no, ja nie jestem artystą, niestety. A jeszcze jak chwyciłem inny, jakiś już nie pamiętam nazwy, ale jakiś taki mniej artystyczny, w sensie mniej fancy, to on miał z kolei skład taki mocno ascetyczny, że wiesz, że białe tła, dużo tekstu, jeden obrazek. Mm-hmm. Nie? I stwierdziłem, że pomyślałem właśnie, że mogłoby cię, że bardziej pewnie musiałbym poszukać, może to jest pomysł na kiedyś, jakiegoś magazynu, który jest ładnie złożony, nie? W sensie, że coś do czerpania inspiracji, nie, ale... coś, żeby pokazać mi, że jestem beznadziejny i żebym lepiej robił. Wiadomo, że nie jesteś, ale chodzi o to, żeby coś i coś pewnie z zachodu bardziej, nie? No, nie wiem, najfajniejsze nie pismo dla artystów to właśnie to Imagine FX i to nie było, na nie się fajnie w ogóle patrzy. Okej. Imagine FX, nie wiem, czy on dalej w ogóle się powstaje. Imagine FX? Tak. Czy będę pamiętać, żeby to coś z tym zrobić. Często z gierkami tam są rzeczy w ogóle. O, już wiem, co zrobię. Napiszę sobie quick note. I mam zapisane. Dobra, taki jestem ten power user. I w nic nie grałeś oprócz Valoranta? Nie. No też jest przykro. Bardzo chciałem. Nie miałem czasu, bo robię magazyn o Soulsach. Robiłem te reprinty retro, zapraszamy w sobie. Chcę. Odpaliłem sobie po to, że tam parę screenów sobie porobić. Mam takie, o kurde. Ja jeszcze nie grałem, ale wiesz, co mam, co sobie, bo wysyłałem ci po Soulsów. Tak, muszę powiedzieć. Nie powiem nic ten, bo będę... Ja nie wiem jeszcze, czy to będzie short, czy to będzie pełny materiał, muszę zobaczyć, muszę zagrać. Mm. Ale dobra, ale ja grałem... no, oprócz tego, że grałem sobie w grę, o której nie mogę mówić nadal. Ciekawe, czy ktoś znalazł już w komentarzach. Nic nie powiem. Ale gram też, uwaga, w Golden Suna znowu, bo wróciłem sobie do tego save'a, który miałem zaczęty i kurde, jak się znowu wkręciłem w grę, którą przeszedłem już parę razy w życiu, ale no to jest taki, jest jakiś taki comfort food, nie, że to ty tak masz z Crashem, że, Team Racing, że czujesz się tak, tak właśnie komfortowo z tą grą, że to nie ma znaczenia, że już znasz ją na pamięć, tylko jest to po prostu przyjemne, jest tak bardzo gładko można wejść z powrotem, nie? Mimo, że gram w Golden Suna nie wiem, który raz, nie, nawet nie chce mi się wymyślać teraz, ile razy drugi. Było. No, drugi na pewno nie, ale i tak zdarza mi się zaciąć na czymś gdzieś tam, wiesz, bo dość otwarta jest ta gra, jak na RPGa z Game Boy Advance, ale jak na RPG z Game Boy Advance to jest właśnie dość otwarta, w sensie, że no nie jest to do końca otwarty świat, ale możesz robić rzeczy poza kolejnością czasami. Mm, mm-hmm. I łatwo przez to, też przez to jak duży jest ten świat, łatwo się czasami zgubić. Ale jest nadal świetne i no nie ukrywam, że dodatkową motywacją jest dla mnie to, żeby wreszcie materiał zrobić. Zrobić ten materiał, bo dostaję ciągle komentarze w różnych miejscach z pytaniami, kiedy ten materiał o Golden Sunie. No i tylko, że problem mi główny jest taki z zrobieniem tego, że to nie jest tylko kwestia przejścia znowu Golden Suna, tylko jeszcze muszę przejść dwa stage. Czyli mam dwa duże RPG, bo to są właściwie dwie połowy jednej gry. Przy czym ta druga połowa to jest większa połowa, więc...
No zobaczymy. Bardzo bym chciał, bo jest to naprawdę... No ja zawsze jak mnie ktoś pyta, jakaś... Nikt mnie nigdy tak nie pyta, ale czasami trzeba gdzieś napisać, na przykład ulubiona gra, dwukropek, nie? Hmm. No to zawsze wpisuję Golden Suna, bo no, jest ważna dla mnie. I jest naprawdę bardzo dobra, bo czasami jest tak, że na przykład jest jak z Crashem, nie? Że wspominasz z nostalgią, nie no, oczywiście tak, że tu jest tym Crashem, ale że wspominasz czasami z nostalgią gry i wracasz do nich po latach i one się okazują nie tak dobre, jakie zapamiętałeś, nie? A Golden Sun trzyma się naprawdę dobrze. Dobra, przejdziemy chyba do newsów, co? CD Express. Ciu, ciu. Serdecznie przepraszam za brak cieciwa w poprzednim odcinku, bo się okazało, że mam wyrenderowane to przejście bez cieciwa z jakiegoś powodu, muszę jeszcze raz wyrenderować. Ale mam ci zrobić jeszcze raz ciu, ciu. Nie, po prostu mi się źle wyrenderowało, z dziurą. Aha. Dobrze, fajnie. Taki właśnie jesteś montażysta, dobra. Wow. Byłem na razie zbyt miły, więc teraz muszę 50 razy powiedzieć, co nie miłe rzecz. Dobra. Nudzę cię, przepraszam? Nie, po prostu mało spałem dzisiaj, przepraszam. Ale jestem aktywny i tak dalej, tylko potrzebuję się tutaj dobustowywać i się fajnie. Dobrze. To na pewno dobustuje cię informacja o tym, czym mógł być Baldur's Gate 3. Jest newsik, że Flarian Studios oprócz Baldur's Gate brał pod uwagę dwie inne kultowe marki RPG. No i powiem ci... Że o panie. I kurde, i ja nie wiem, to jest chyba marzenie, które dałoby się wciąż zrealizować, bo jedna z tych marek to jest Ultima. I fajnie, jak ktoś jest fanem Ultimy, ja jestem chyba za młody, żeby być fanem Ultimy, ale, no ale Sven Winke jest fanem Ultimy, jak wiemy, jak być może wiemy. No ale... Ta druga marka, o której myślał Sven Winke podczas tam robienia Divinity Original Sin 2, jakby myślał o tym, żeby może spróbować zrobić grę w tym uniwersum. Ta druga marka to Fallout. Kurde, tak by fajnie, taki był fajny, był. Fallout Lariana. Kurde, ale oni by to zrobili dobrze. No, mam nadzieję, że to się jeszcze wydarzy. Nie wiem, ja będę trzymać kciuki, nie wiem jak wy, chociaż na pewno przed Baldurem też było dużo komentarzy, że nie, oni zrobią źle i coś tak tam. Tak było, pamiętam. Zresztą po Baldurze też jest trochę takich komentarzy, że ludziom się nie podoba to i owo. No nie może być tak, że wszyscy są zachwyceni, ale no naprawdę, nie wiem dlaczego wcześniej nie pomyślałem, że to jest dobre połączenie. Mhm. Z drugiej strony... Może trochę mam takie wrażenie też po tym, że po Baldurze... Chociaż nie wiem, po Original Sin 1 i 2 też miałem takie wrażenie, że może to jest tak, że oni po prostu pasują do robienia dobrych RPG-ów, w których jest tekst. Wydaje mi się, że oni by też zrobili izometrycznego Fallouta, nie? Tak, to byłoby na pewno bliższe Falloutom klasycznym niż to, co jest teraz, co byłoby naprawdę takim, wiesz, to byłoby, myślę, z 10 pieczeni na jednym ogniu, jakby to wszystko tak podliczyć. No, fajnie by było. Ale zobaczymy. Trzymam kciuki, żeby to się udało. Mam nadzieję, że... Wątpię, ale też trzymam kciuki, no. Mam nadzieję, że Todd Howard też to zobaczył i pomyślał, ty, faktycznie. No to idź tam, otwórz ten wielki skarbiec z pieniędzmi od Microsoftu. No zobaczymy, może tak będzie. A propos Microsoftu, to w ogóle śmiesznie, bo powiedziałem, że będziemy rozmawiać o problemach Microsoftu, no ale nie chodzi o te problemy, które dzisiaj wynikły, czyli że nagle połowa świata przestała działać. Działać, bo to też nie była wina Microsoftu, tak. Tylko to była wina tej tam antywirusowej jakiejś firmy. Tak. W każdym razie, no pewnie wiecie o co chodzi, że nagle ludziom Windows przestał działać. Tak, bo antywirus usuwał jeden plik. A tobie, nie, bo ty nie używałeś. Nie używam tego oprogramowania, to było Crowd... Wpiszmy crowd w Google i zobaczymy, co wyjdzie, oprócz tego, że tłum. No nie wiem, czy to antivirus, crowd, coś tam. No nie, to nie jest istotne w sumie, bo jak ktoś miał, to wie, że przestał mu działać Windows. W każdym razie na stacjach różnych... CrowdStrike. Pociągowych i stacjach pewnie samolotowych, tak zwanych, czyli lotniskach. zatrzymał się ruch, bo przestało, wywaliło blue screena i elo, nie? Ale to nie o tym chcieliśmy rozmawiać teraz, tylko o tym, że Microsoft znów pod ostrzałem FTC. Tym razem w związku z podwyżką cen Game Passa. Jak ktoś nie pamięta, to FTC to jest ten urząd amerykański odpowiedzialny za strzeżenie konkurencji sprawiedliwej. To jest ten organ,
który kłócił się z Microsoftem przed zakupem Activision Blizzard, że to jest monopol, że to będzie, to prowadzi do monopolu i tak dalej. No i jako że mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, że zostały podniesione ceny Game Passa, no to teraz FTC wysłało właśnie pismo w związku z tym, że i mówią właśnie, że to jest dokładnie to, przed czym ostrzegali. I problemem tutaj jest to, że Microsoft wielokrotnie podczas tych rozpraw sądowych, które tam się odbywały, zarzekał się, że nie dojdzie do podwyższenia cen Game Passa przez zakup Activision Blizzard. Pytanie teraz, czy to jest, czy kto komu musi udowodnić teraz, że powodem teraz tych podwyżek faktycznie był ten zakup? No tak. Bo myślę, że intuicyjnie raczej jest to powód, na pewno nawet jeśli nie jedyny, to na pewno jeden z powodów, nie? Że teraz, wiesz, no Call of Duty przede wszystkim. Mm. To, że oni dodają Call of Duty do tej usługi, no w jakiś sposób na pewno wpłynęło na to, że oni teraz zdecydowali się podnieść ceny. Zwłaszcza, że też przy okazji, przypominam, oni tak naprawdę wywalili, oni de facto sprawili, że drożej, że droższa jest ta funkcja Game Passa, za którą są chwaleni najbardziej, czyli że możesz w gry premierowe grać, duże gry premierowe grać bez kupowania tych gier, tylko właśnie w ramach usługi. No, nie wiem, czy się z tego wybronią, ale... No właśnie, może się wybronią, bo stwierdzili, dobra, i tak nam tego jakoś tam nie udowodnią, że to jest głównym powodem, no bo to jest takie trochę faktycznie szare. No i pytanie, jaka byłaby potencjalna kara, czy to oznaczałoby, że oni nie mogą tego zrobić? Czy mogą rewertnąć te ceny? No, to... Musi zapłacić karę? Pieniężną? No, to jest ciekawe w ogóle, że wiesz, to już przed sądem zeznawali, nie? No tak, tylko wydaje mi się, że właśnie trudno jest udowodnić, że... Co jest powodem podwyżki. Tak, że to bezpośrednio to było powodem podwyżki. Zwłaszcza, że oni mogli być na to przygotowani i nawet w mailach wewnętrznych rozmawiać o tym w konkretny sposób, nie? Tak. Wiedząc już, że nic tak naprawdę, że maile wewnętrzne, mając doświadczenie po tych poprzednich rozprawach, że to, że ktoś sobie pisze maila, który jakby jest zaadresowany tylko do jednej osoby albo do trzech osób, jakby ze ścisłej czołówki pracowników Microsoftu, to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia, bo to ostatecznie i tak może zostać odtajnione, nie? I to będzie wszystko, to musi wyglądać dobrze PR-owo też, nie tylko prawnie, no nie wiem. Zobaczymy. Spotykają się po prostu w pubie, wiesz, takim obskurnym. Dadzą sobie po mordzie. Nie, takie obskurne, no, ze sobą, żeby ustalać jakieś rzeczy. Okej. No może, no nie wiem. Myślę, że część jednak rzeczy jest i tak omawiana na mailach, nie? I bo to dotyczy, to nie jest tak, że to są informacje, które były wymieniane tylko między ludźmi na górze, ale może te kluczowe tak, no nie wiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Za co trzymasz kciuki? Nie wiem właśnie, za co trzymam. A za co powinienem trzymać tej sytuacji? Za to, żeby chyba było tanio i żeby było dużo. Żeby obniżyli ceny, tak, nie? Czemu my mamy cierpieć przez to, że oni... Ja nie chcę grać w Call of Duty, no. Szczerze mówię, dlaczego mam przez to cierpieć? Znaczy i tak mam Ultimate, ale... Aha, no i mam Ultimate na tam do, nie wiem, 2026 na razie wykupiony, więc nie odczuję tego jakoś bardzo, na razie przynajmniej. No, ale... Wszystko dzięki CD Action. Tylko dzięki CD. No, tak, no ja nie zapłaciłem też za niego, nie? Tak, bo był dodawany do pisma, jak ktoś nie wiedział, niż dlatego, nie, że... Nie, to nie, stamtąd to już wiesz, to już dawno nie ten, ale nie, po prostu zdarzało się, że coś tam dostaliśmy. A w redakcji nie ma zbyt wielu Xboxowców, no więc... A ja już jestem, teraz musisz mi dawać, kurde. Ale możesz na przykład, bo jest, nie wiem czy widziałeś, już nie ma, bo Prime Day na Amazonie się skończyło, ale że sprzedawali za jakieś grosze naprawdę ten Fire Stick i pada, zestaw taki, wiesz, zestaw wymagany do tego, żeby... Najtańszy zestaw wymagany do tego, żeby odpalić gry Xboxowe. Przy czym no nadal nie jest to oczywiście, bo to jest tylko w chmurze, nie? Mm-hmm. Więc nadal raczej polecałbym po prostu Xboxa, tylko tego pierwszego. Dobra. Następny newsik.
czy ty widziałeś, bo ja ci to wysłałem dopiero teraz, więc pewnie nie widziałeś, ale może widziałeś na własną rękę, No Man's Sky Worlds? Nie widziałem, niestety. To jest mój problem, że ja, mnie No Man's Sky strasznie ominęło, a moja żona grała w zwykłe, VR-owe i super se chwaliła. Tak? Podobało się? Chciał kiedyś zagrać, podobało się. Ja grałem i szczerze trochę zgadzam się z komentarzem, do którego zaraz wrócę, ale odpal sobie chociaż ten trailer, bo to jest update, który przede wszystkim jakby działa obrazem, bo oni to chwalą się tam nową technologią, wiesz, tam florą, fauną, chmurami. NFT. Na szczęście nie, ale właśnie, wiesz, jakimś tam bardziej dynamiczną pogodą, wiatr w ogóle, wiesz, jakieś super technologia, która sprawia, że są prądy wiatru, coś tam. No, wygląda to... Trzeba powiedzieć, że wygląda to, kurde, pięknie, nie? I trzeba powiedzieć, że niesamowita jest ta droga, jaką przybyło Hello Games od tego... Tak, to zawsze się o tym mówi, nie? Że, I zawsze, to jest super jakby z ich strony, że jakby się ugryźli w tyłek. Zresztą, że to ja też byłem mocno sceptyczny wobec tego, jaką narrację przyjęto wtedy, że widać było, że ten człowiek, któremu tam, wiesz, było ten, że one man's lie, nie? Tak. I że ten Sean Murray nie... Że to nie jest tak, że on chciał kłamać. Tylko oni się po prostu nie wyrobili i też wydaje mi się, że to były też czasy, w których mniej ludzie zdawali sobie sprawę z tego, że gry są tak że zrobienie gier jest tak skomplikowane. Mm. Tam z tego, co wiadomo, on też na nim i na jego zespole była ogromna presja też od strony Sony i tak dalej, więc to jest tak, że oni naprawdę wierzyli wtedy, że da się tę grę zrobić i jak się okazuje, mieli rację, tylko po prostu potrzebowali więcej czasu. Ale nie, też nie, że dużo, bo oni tak naprawdę te rzeczy, które oni obiecali wtedy, obiecywali tam przed premierą, one te rzeczy, chyba że się mylę, może się mylę, dajcie znać w komentarzach, ale one chyba już zostały dawno zrealizowane i oni od tamtej pory naprawdę wydali tak. dodatkowych rzeczy, nie? Już te planety nie są tak bardzo też przypadkowe, przepamiętam te początki, że to poklejone było na ślinę wszystko i ta losowość to była taka bardzo umowna i oni to musieli naprawdę... Oni musieli, jak zaczęło im się tyłek palić, podejrzewam, nie wiem, może jakiś jest dokument o tym, ale musieli rzucić to, co robią i zrobić na prędce coś prostszego. Na premierę. Znaczy oni musieli po prostu zrezygnować z niektórych rzeczy, nie? Ale niektóre też przeprojektować, może właśnie uprościli generowanie ich potworów, nie tak, że się nie dało, tylko to wymagało dużo czasu, nie? Znaczy no... Może były jakieś bugi. Ale ja też, żeby nie było, że się tylko rozpływam nad No Man's Sky, to przeczytam kawałek komentarza, z którym trochę się zgadzam. Mhm. Może nie do końca, bo tu KR Żółwik, albo Krzółwik, nie wiem w sumie. Pisze, przy każdej nowej aktualizacji do tej gry do niej wracam i za każdym razem odbijam się od niej, widząc, jaka jest bez sensu. Ciągłe farmienie i robienie w kółko tego samego w zasadzie bez żadnego realnego celu. Mhm. Ja co prawda grałem raz, ale grałem nie przy tej pierwszej premierze, tylko tam po już iluś dodatkach. I kurde, powiem ci, że ja się też odbiłem przez to, że faktycznie nie udało mi się znaleźć jakby... Mówię jak z perspektywy osoby, która dużo grała, wiesz, w rzeczy typu Minecraft na przykład, nie? Albo w rzeczy typu nowe Zeldy. Ja lubię sandboxy, lubię, jak sobie mogę sam zdecydować, co teraz będę robić, ale nie zdołałem w No Man's Sky znaleźć celu dla siebie, dom. Jakiegoś takiego, wiesz, dom to mógłbym sobie zbudować gdzieś po prostu, nie? Ale nawet nie bardzo mi się chciało, jakoś nie czułem, żeby ta... I ta pętla też nie była tam tak... tight, nie? Jak w Minecraftie na przykład właśnie, nie? Że nie było tam czegoś takiego, że od razu, że jesteś w dowolnym momencie, widzisz od razu ileś tam różnych rzeczy, które możesz zrobić. W No Man's Sky tego nie miałem. I tylko zawsze czułem, tak, że nie wiem, co mam robić, że nie wiem, jakie są opcje i te, które już odkryłem, nie są same w sobie wystarczająco atrakcyjne. Wydaje mi się, że to też częściowo wynika z tego, że już skoro już jestem w tym porównaniu do Minecrafta, jak robisz coś w Minecrafcie, to efekt jest praktycznie natychmiastowy, nie? Że robisz jedną rzecz i jak już coś zrobisz, to od razu możesz skorzystać z tego, że nie wiem, robisz nowe narzędzie, to możesz od razu iść coś z nim zrobić, nie? A wydaje mi się, że tam tych kroków w No Man's Sky, żeby dotrzeć do czegoś, co jest faktycznie nagrodą za to, że coś wykonałeś, jest więcej.
Tak mi się wydaje. Może gadam głupoty, ale takie miałem odczucia wtedy, jak grałem. Nie wiem, czy gadasz głupoty, na pewno znajdzie się wielu entuzjastów takiego właśnie grindu bezsensownego, bo jest w tym dużo takiej satysfakcji po prostu samego procesu. Ja grind też lubię. No jasne, ale to nie. Ja musiałem się mojej żony zapytać, czy mi się to muskaj podobało. To napisz na niej, może zaraz odpowiesz. I żono. Tak mi, że to w tej żono, kochana. Żona, powiedz żona proszę moja. Słuchaczom i widzom, czemu podobało ci się No Man's Sky? Tylko napisz w jednym dwóch zdaniach, bo nie mamy czasu. W jednym bo to jest podcast. Lub dwóch zdaniach. I jak napiszę, to wrócimy do tematu. Dobrze, możemy lecieć dalej. No dobrze. Następny newsik był duży wyciek. Warhammerowy. Space Marine 2. A, okej, myślałem, że już o rurach tutaj w okolicy Wrocławia. Nie, to przez to nie mamy internetu, tak? W studiu. No, bo nie mamy internetu. A były rury, jakiś wyciek rur? A, że do rzeki znowu coś tam. Nie, gadałem z wykonawcą mojego podjazdu, mówi, że jak robi, to miał wyciek wody i mu się przedłużyło wszystko. Aha, no tak. Pozdrawiamy serdecznie. Tak, moderatora pozdrawiam. Pozdrawiamy też tę rurę, co pękła. To prawda. Space Marine 2 wyciekło w całości do sieci na 2 miesiące przed premierą. Okej. Okay. I zrujnowało życie wielu osobom. Dlaczego? No bo ludzie mogą sobie ściągać grę na 2 miesiące przed premierą. Ale ha, zrozumiałem, że jest tragiczne i zniszczyło i to. O nie, no wiesz, na 2 miesiące przed premierą to zgaduję, że to jest też wersja, która miała być nadal naprawiana, nie? Mm-hmm. Bo co prawda zdarza się, że gra jest gotowa na miesiąc na przykład przed premierą. No często tak jest, no bo jeszcze trzeba wysłać i dotłoczyć. No ale to trzeba, tylko że i tak patrzę. Tak się patrzuje, no tak. Ale no, bardzo rzadko się zdarza, ja bardzo doceniam, jak dostaję grę do recenzji i mam miesiąc. Tak. To jest bardzo rzadkie, dosłownie tak rzadkie, że pamiętam konkretne tytuły, z którymi mi się to przytrafiło, ale jest to naprawdę... Może to odróżnia też sensownie działających wydawców od niesensownie działających wydawców często, nie? Że oni mają zawsze ten margines. Może. No ale jak już 2 tygodnie są, to jest całkiem sporo, nie? Też się tak rzadziej tak, to zdarza. Tak, tak. Często tak, że masz tam tydzień, nie? To jest takie... No nie, no często jest tak, że dostajesz na dzień przed i wtedy, ja wiadomo, że częściowo jest obawa zawsze, że to wynika z tego, że gra nie jest wystarczająco dobra. Ale boją się dać na tyle wcześnie. Bywa tak, ale też często chyba chodzi o pieniądze. Ale... W sensie, że wydawca chce już teraz, zaraz wydawać. No, ale też często, no tak, tak, to jest też PR-owo, w sensie marketingowo istotne, ale no czasami jest na pewno tak, że dostajemy wersję, która jest najlepszą wersją na teraz, ale nadal będzie naprawiana, nie? Zwłaszcza teraz, jak gry są jeszcze bardziej skomplikowane niż nie wiem, 10 lat temu. Ale no tutaj w tym przypadku to Focus ma problem, bo niby zakończyli pracę nad grą, ale jeszcze przez 2 miesiące prawdopodobnie by ją szlifowali, a teraz gra zdążyła sobie wyciec. No tak. I kto nie mógł się doczekać, to być może sobie ją pobierze, nie wiem. Jestem przekonany, że są jakieś właśnie placeholdery jeszcze, no więc tak. Niekoniecznie to będzie coś, co i to niekoniecznie będzie... też jest ta wersja najnowsza. Tak. Ale no, tak czy inaczej... 75 gigabildu, no to jest to bolesna rzecz i też dla tych ludzi, którzy nad tym pracowali, to też jest takie... Wiesz, siedzisz na czymś, ktoś teraz widzi. Bo widzisz, na przykład bolesny był. Bez ubrań. Bolesny był ten wyciek Spider-Manowy, znaczy tam insomniakowy, ale on nie zawierał de facto grywalnych. W sensie coś tam grywalnego chyba było, ale to nie były, wiesz, skończone produkty, nie? Albo prawie skończone. Więc siłą rzeczy zainteresował masę ludzi. Tak wiesz, tylko na takim poziomie, żeby sobie wejść i znaleźć, co tam wyciekło. A tutaj, no faktycznie to może być tak, że ludzie to pobiorą i będą grali. A to jest chyba takie se. Nawet jeśli zamierzacie to kupić potem, to wydaje mi się, no że... Ja bym nie chciał. Mi to popsuło doświadczenie. No ja też w ogóle jakieś dla mnie obrzydliwe jest to, że wydawca do każdego swojego tytułu, który wrzuca na swojego YouTube'a z trailerem, w sensie daje nad logo i to wygląda jak logo gry. I tak jest właśnie A Plague Tale. Co to daje? Ma Focus Entertainment. Nad jest jakby taki dzióbek z tych logo. Tak samo jest Space Marine i takie mam wrażenie, że to jest... Logotyp tego? Gdzie ty mi to schowałeś? Że Focusa?
Nie, nie, czy to jest, wiesz, logotyp gry, no nie, przekażę, że to jest Focus Entertainment, nie? I chodzi mi to po prostu, że tak to wrzucają, jakieś jakie to jest. Czemu? Panuszenie się. Ubisoft też dodaje chyba, nie? Panuszenie się to jest. Ale on gdzieś tam w rogu, a nie nad napisami, no panie. Tak trochę smaku w tym wszystkim, no. Może nie dodają? The Division zobaczyłem, nie ma. No ma Sky nie ma i żyją, a to jest update trailer i nawet tam nie dali żadnego logo. No nie wiem, no może faktycznie, no ale to jest taka trochę, z kolei wiesz, dużo gier, no nie wiem, to jest tak jak dodawanie swojego nazwiska do tego, nie, do tytułu. Dziwne w sumie, że Hideo Kojima tego nie robi, że nie ma, że nie jest Hideo Kojima's Death Stranding na przykład. A czy to też nie jest tak, bo to widzę, że oni jakby nie używają logo gry, ale nie zmienia to faktu, że jakiś taki to jest mech. Sprułeś się po prostu. Sprułem się, ja nie lubię taki. Jako grafik mi to boli mnie to, nie? Dobrze, bo jesteś wylewny. Dobra. Były pracownik Toys for Bob opowiedział o anulowaniu dwóch gier. Tym Crasha 5. To jest ten artysta chyba w ogóle to o tym mówił, nie? Z tego co pamiętam. Jeden z tych artystów, który był odpowiedzialny. Ktoś się w komentarzu mnie zapytał poczekaj, po poprzednim odcinkiem. Bo potrzebuję jeszcze. Ja to usłyszę w domu. Aha, w sumie racja, ty jesteś już znieczulony. Ja jestem tryb znieczulony, mam to. Ale chcesz zrobić. Teraz możesz płakać razem z córką. Właśnie moja córka rzadko płacze na szczęście. Bo nie wie jeszcze, że Crasha 5 anulowane. Ostatnio jak właśnie. Jak grałeś w Crasha? Pudełko Crasha 1 i dawaliśmy, to patrzyło się jak szalona. Czemu dawaliście dziecku pudełko Crasha? A, bo sobie kupiłem jedynkę. Okay. A odkaziliście je najpierw? Że wiadomo, że jak to Crash, no tak. To jakiś brudne ręce tego dotyka. Dobra. Pan Nicholas Cole, chyba tak się czyta, który to na Twitterze, no już go nie kazali mu tego usunąć, co jest ciekawe w sumie. No on już chyba NDA-ki chyba zeszły, nie? A no tak. No nie wiem w sumie. To jest charakter designer i robi ilustracje. Do Spyro Reignited Trilogy, uwielbiam te ilustracje, które tam były, Crash Bandicoot 4, Sonic Prime, Lorcana i Rest in Peace Project Dragon, bo to jedno z tych gier, które zostały zanulowane właśnie, był to Project Dragon. Fajnie wyglądał w ogóle, ładnie. Tak, ludzie myśleli, że to jest Spyro, ale to nie było Spyro, to było coś jeszcze zupełnie innego. Myśleli, że to Spyro, zanim były widoczne grafiki, bo widać, tak, że po grafikach widać, że to nie jest Spyro, tylko jakieś wygląda jak sandboxowe coś. No i że drugą grą, którą ubito, był Crash Bandicoot 5. I ludzie się mnie pytali w listach, co o tym sądzę. A ja mam takie. Na tym etapie. Ty mi to wysłałeś i ja ci odpisałem, że jakby dziwnym nie jest. W jakiś sposób. No bo to też właśnie z Crash 5 nigdy nie powstał. Powiem tak. Jako wielki ekspert w Polsce. Od Crasha? Trochę się cieszę, że nie powstał, bo Crash 4... To już brzmi jak próba radzenia sobie z tym. Nie, bo Crash 4 nie był do końca takim Crashem dla każdego, to już mówiłem. Ale nie chodzi... Dobra, nie, ale poczekaj... Nie, cicho, poczekam, bo ty teraz gadasz, próbujesz to jakoś ten, jakbyś był reprezentant, przedstawicielem, kurde, Toys for Bob albo Activision, co gorsza. Ja jestem ciekaw, jaka jest twoja reakcja jako fana Crasha. Podobał ci się Crash 4? Podobał ci się Crash 4. Czy żałujesz, że nie dostałeś kolejnego Crasha? Na pewno żałujesz. No trochę tak, ale jestem pewien, że jeszcze powstanie. Właśnie mam ten problem, że ja się cieszę, że nie powstanie w tej formie, której pewnie powstawał od tej sformułowy. Wiesz? Może oni też wyciągnęliby lekcję. Może, no. No bo można wiele powiedzieć o tej grze, o czwórce w sensie, ale zakładam, że może nie można o niej powiedzieć, że jest nieprzemyślaną. No nie, no jest bardzo, tylko chodzi, że może faktycznie zrobili bardziej przystępną, tak? Może by zrobili. Piątkę, nie? Bo szkoda byłaby inaczej, fabularnie to się faktycznie czwórka super broniła. To było fajne. A jak wiadomo, najważniejsza w grze o pieprzonym jamraju jest fabuła. Zbliżam do tego, że fajnie byłoby to kontynuować. I super rzeczy porobili z tymi postaciami, charakteru jakiegoś takiego fajniejszego nadali. Nie zmienia tylko to faktu, że no gameplayowo to było świetne, ale jak się zjadło zęby na Crashach, szczególnie na jedynce w ogóle, najlepiej. Ostatnio próbowałem wrócić do Crasha 4, myśląc sobie, nie no, chyba aż tak trudno nie było, jak pamiętam, i nie, było trudno, tak jak pamiętam. Więc
ja daję jakąś taką nam dzięki temu przestrzeń, szansę na to, żeby może doczekać się crasha od Vicarious Visions, które zostanie reaktywowane i wrócą do starych, dobrych... Wiesz, no to jest kwestia tego, jakie nazwiska za tym stoją, nie? To prawda. Ale, nie, no to jest forma, bo też sobie świetnie poradzi. Widać, że tego crasha kochają. Widać... Ojej, połamał mi się. Widać też, że ten, że nie współpracowali nad tym sami, no bo nad Crashem 4 jeszcze to całe Binox pracowało, którzy robili crasha Team Racing Nitro Fueled. Są podłączone dwa mikrofony? Tak są, spokojnie. I ja gdzieś w tym widzę jakieś opportunity, że powstanie coś fajnego jeszcze. Chciałbym, przynajmniej tak mi się lepiej żyje. Zresztą tych gier tyle wychodzi, trochę tych crashów dostaliśmy, więc jakby mam w co grać. Widzicie, do crasha 4 nie mogę nawet za bardzo wrócić, bo nie mam kiedy, a jak mam, to trudne. A jest jakiś crash, w którego nie grałeś na przykład? No jest, może to jest może złe określenie, którego mało grałem, o. Nie, czy jest taki, którego w ogóle nigdy nie zagrałeś? Tego Purple nie grałem, Orange nie grałem. Ale to są na GBA. No, więc ja nie mam, wiem. Ja mam. I nie grałem w tego, grałem w Crash of the Titans i nie grałem w tego Mind Over Mutant na przykład w ogóle. Bo już mi odrzucił pomysł, że to... Ale może by ci się spodobał. Bo to są prawdopodobnie dobre gry, ale słabe crashy Bandicooty. No nie? I co z tego? Ale spokojnie, ja mam w planach serię, żeby idę przez każdą grę z crashem. Dobra, zmienimy temat, więc, zanim... Tylko w plany swoją drogą, ale nie mam kiedy w gierki grać od 2 tygodni. Szczęście. Więc... Dobra, następny news. No. Nie no, w sensie, serio, czyli rozumiem, że nie jesteś w żałobie, okej. Okay. Znaczy, wydaje mi się, że też... Jestem w racjonalnej żałobie. Nie chcę oczywiście na pewno wywoływać tej twojej żałoby na siłę, ale wydaje mi się, że też może trochę przyzwyczajeni jesteście wy, fani Crasha, do tego, że to nie jest jakieś teraz szczypanie, że jakby... Już tyle kopniaków, wiesz, ja mam to samo, bo ja jestem fanem Golden Suna, przypominam, który dostał łącznie 3 gry, pomiędzy 2 a 3 był odstęp tam nie wiem ilu, 9 lat, pomiędzy 3 a teraz, kiedy nie było żadnej innej, był odstęp 10 lat, a 3 kończy się cliffhangerem, więc i to jest fabularna gra, nie, więc ja też już na tym etapie jakby kolejne ogłoszenie o tym, że ta firma robi coś innego niż Golden Suna, też już nie boli, nie? Więc trochę rozumiem, że nie jest to aż taki dramat, jak gdyby, nie wiem, zostało zapowiedziane, że nie wiem, że skasowany został Mario na przykład, nie? A ludzie by zakładali, no jak, przecież muszą robić Mario. No tak, zrobią, ale za 15 lat. Trochę tak jest, tak jak mówisz. No ale to też, nie wiem, no... Tyle gier jest do ogrania. I tym miłym akcentem możemy zakończyć ten segment, przejść do następnego. Dogrywka. To jest, jako że to jest, tak, to jest bastionowy sezon, to każdą dogryweczkę będziemy zaczynać ciekawostką z życia Krzyśka. Proszę. Scena jest twoja. Przepraszam. Nie, no ja jestem zaciekawiony, bo coś już zajawiłeś, co będzie pierwsza. Więc... Słuchajcie, to oczywiście też na spontanie. Pomyślałem sobie, że jak już mamy takie głupie coś wymyślić, to zrobimy tak, że postaram się wybrać takie faktycznie ciekawe ciekawostki, to jest raz, a dwa, że część z nich będzie związana z redakcją CD Action, z którym jestem związany bardzo długo, już chyba połowę mojego życia. Nie, jeszcze nie. Bardzo długo. Mentalnie na pewno ponad od dzieciaka, tak? Więc zacznijmy od czymś, czym nie jest The Action. Zacznijmy od mojego dzieciństwa. Cofnijmy się na kozetkę. Ty możesz ten... Jakie relacje z matką? Miałem wspaniałą relację z kamieniem. Mianowicie wywróciłem się na głupi ryj, bo słuchajcie, wiecie jak to jest, jak jest dzieciństwo? Jak macie duże górki. Jak jest duża górka, no to jak się z niej wywrócicie, to bardzo boli. No i taką górką w mojej wyobraźni też była górka, której ja się przywróciłem. Jak tam wróciłem na to miejsce zbrodni po 10 latach, stwierdziłem, że matko kochana, seria, ja się tutaj zabiłem prawie. A to była taka górka, wiesz, 0,5 metra od różnicy wysokości. Jeździłem sobie na swoim rowerku, już miałem na 2 kółkach jechać i mieliśmy świetną zabawę, że zjeżdżaliśmy z tej małej górki,
zawracaliśmy i jeszcze raz z powrotem na rowerkach, ale super zabawa. Obok tej dołu tej górki stał wielki kamulec. Kiedyś go w ogóle podnieśliśmy, tam było mnóstwo robali. No co, ty pod kamieniem? No, taki wielki kamień. No i ja jakoś jadąc niefortunnie przeleciałem przez kierownicę i spadłem z tej górki półmetrowej, no ale miałem 4 latka, więc czy tam 3, nie pamiętam, więc nic dziwnego, 4 lata miałem. Nic dziwnego, że jak tam to była dość duża odległość i wrżnąłem perfidnie głową w ten kamień. Stąd miłość do Crasha. Wiesz, właśnie to jest ten moment, który ja muszę, no po prostu muszę to powiedzieć i wszystko jasne. Okay. No ale byłeś w szpitalu jakimś? Byłem w szpitalu, nie straciłem przytomności chyba. Na pewno pamiętam tylko takie widoki, że dosłownie mi się czerwono robiło przed oczami, bo mi wszystko tak leciało. Może Crash ci się wyobraża, to ta twarz Crasha, taka pomarańczowa. Ten, że kolega ten mój, Kuba, pozdrawiam ci Kuba, nie mam pojęcia, czy ty w ogóle wiesz, że istnieje jeszcze. Poleciał do mojej mamy na piętro, że miałem wypadek. Mama zleciała, no i mówi, że tak nie wyglądało to strasznie, jak ja to pamiętam. Że faktycznie dużo krwi się lało, ale to też nie było tragedii. Mama nie miała samochodu, więc w taksówkę wsiedliśmy do szpitala. Zszyli mi to, bo było dość... To było wąskie, ale głębokie. Tam jakimś kolcem, czy mi się rozerwała skóra, czy coś. Nosiłem taki opatrunek i pamiętam, że bolało jak cholera to szycie. Ale słuchajcie, no jakie są z tego wnioski? Dzieciństwo. No tak, w sumie tak. Kto sobie czegoś nie zrobił? A teraz wy napiszcie w komentarzu, co wy sobie zrobiliście głupiego. Miałem takiego potem znajomego na osiedlu, który jechał na rowerze i była gałąź i miał otwarte usta i gadał i tak mu się wbiła, przybijał polik na przykład. To dawaj jego do podcastu, on ma ciekawsze historie. Nie no, że ty. No, okej, okay, no tak, straszne, to był jak z tego, oszukać przeznaczenie. Tak, 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 no ale cały zdrowy. No, no nie całe, skoro zrobiło mu... W to teraz całe tak? Zdrowe, nie? W sensie. Ale to dobrze, że w policzek, a nie gdzieś tam indziej. No dobra. Fajnie. Zasięgi nam po ograniczeniu jak nic. Dobrze, przejdźmy do newsów. Dziękuję za tę historię. Tak, właśnie takie rzeczy będziecie słuchać teraz co tydzień. Ale nie wszystkie rozumiem o obrażeniach, tylko jakieś nie, tam... Nie, będą ciekawe. Zwłaszcza, że będą dotyczyły kolejne również redakcji. Dobrze, będziemy trzymali za słowo, a na razie... Sequel Dishonored zostanie zapowiedziany na tegorocznym Gamescomie. Zapytano 15 lipca 2014 roku, 10 lat temu. Odpowiadam nie. Może faktycznie coś było na rzeczy, bo rok później został na E3 zapowiedziany. Może to było jak z tą plotką, która jest paskudnym kuzynem newsa, że może. Faktycznie tak miało być, ale jeszcze nie w tym roku. Tak, znaczy faktycznie mogło być tak, że coś szykowali, ale nie, ale chyba zbyt optymistycznie może podeszli ludzie do interpretacji tej plotki, że faktycznie coś jest robione, ale no, potrzebują więcej czasu. W każdym razie zupełnym przypadkiem odkryłem przy okazji tego newsa, jaka była obsada wśród aktorów głosowych Dishonored 2. I jestem tam, byłem... Rozczarowany. Byłem zaskoczony pozytywnie, że tam... Krzysztof Rydenberg. Że tam są, wiesz, Pedro Pascal, Rosario Dawson, Sam Rockwell. Pedro Pascal kogo dubbinguje? Dobrze mówię, Pascal... Paolo. To nie wiem, kim jest Paolo. Pozdrawiam Paolo. Liderem Howler Gangu. Okej, okay, ja grałem w jedynkę, nie grałem. Aha, nie grałeś. No, myślałem, że... I Vincent D'Onofrio na przykład, czyli Kingpin z obecnego MCU. W sensie przede wszystkim z obecnego Kingpina. Z Daredevila przede wszystkim, tego Netflixowego. No tego tak chciałem powiedzieć, bo byłem pozytywnie zaskoczony i to jest potencjalnie powód, żebym wrócił może do Dishonored. Tak, ale kolejne powroty. 10 lat temu, 17 lipca, Simon the Sorcerer powraca. I gra, w którą nigdy nie grałem. A tam Storybeast opublikowało, że projekt, na którym aktualnie pracujemy, to sequel klasycznej serii gier przygodowych Simon the Sorcerer. Bla, 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 bla. W skrócie... On wrócił? Nie wrócił. Nie? Nie, ta gra ostatecznie nie została zrobiona. Okej, okay, w tej formie chyba tak, ale jakiś jest Simon the Sorcerer, tutaj widzę, Origins. No Origins to jest ta, która ma nadal być, nie? Ale to teraz została lata temu zapowiedziana. Coś tam, ale nie coś tam jednak. No jednak pomyliło ci się o 10 lat, znaczy o 8 właściwie. Ale tak, no w 2016 zostało ogłoszone z kolei, że po 2 latach pracy
nie dość, że anulują kampanię na Kickstarterze, to jeszcze w ogóle przestają pracować nad tym i... Miała być w ogóle epizodyczna, bo to były też te czasy, że wiesz, że Telltale i wiesz... I... Czemu ktoś nazwał w ogóle postać Szymon Czarodziej? W ogóle jak debil. Nie wiem, czemu o co ci chodzi, że no co? Zobacz na jego, no debil. A tutaj... Czemu obrażasz ulubionego czarodzieja polskich graczy? Zobacz, ale czemu? To była przygodówka? No. Okropna. Dobra. Fajnie. Powiedzcie mu, co o tym sądzicie. Aż to tak powiedziałem o cywilizacji, ktoś mi wytknął. Ale jak to fuj? Ja nie grałem nawet, więc... Tak samo w Szymona nie grałem. No. Kolejny news o problemach Microsoftu, tym razem sprzed 10 lat. Bo był news o tym, że zwolnienia w Microsoftie, pracę straci nawet kilkanaście tysięcy osób. Przy czym w większości dotyczyło to nie gier, ale był update, że okazuje się, że jednak platforma Xbox także zostanie dotknięta planowanymi zmianami. Ale to spoko, to tak wiadomo, nie, że zwolnienia są osoby, które są niekompetentne po prostu. Bardzo śmieszne nawiązanie, mam nadzieję, że go nie znacie. W ramach przeprowadzonej restrukturyzacji zamknięte zostało Xbox Entertainment, o czym poinformował w wystosowanym oświadczeniu Phil Spencer, szef Microsoft Studios już wtedy. Utworzone w ubiegłym roku studio miało zajmować się produkcją seriali i programów telewizyjnych, które miały być udostępniane posiadaczom Xboxa One za pośrednictwem usługi Xbox Live. To brzmi jak część tego rozwoju Xboxa, który planowali sobie zanim i uwaga, bo sfejlowali wszystkiego. To jest jeszcze o tyle istotne, że jest dalsza część. Zawieszono pracę nad powstającymi projektami, a tych było ponoć około tuzina. Ocalały jedynie program dokumentalny Signal to Noise, pierwszy odcinek poświęcony bla, 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 bla. Aha, to ten, co o wydobyciu E.T. z pustyni. Oraz dwa seriale na podstawie przygód Master Chiefa. Halo Nightfall, które się ukazało wtedy już, i inna produkcja bazująca na cyklu. Czyli ta, która była w piekle developmentowym. I wyszła teraz, jest taka... Znaczy wyszła teraz. Ona nie wyszła teraz. Ona teraz, dlatego o tym mówię też, że ona dosłownie z wczoraj news chyba, że albo z dzisiaj nawet, że po drugim sezonie serial Halo został ubity. Teraz. Wow. Dosłownie teraz 10 lat po tym newsie, więc no tego tak. Nieskasowano ich zapewne, to jest dalszy ciąg, że nieskasowano ich zapewne tylko dlatego, że prace nad nimi znajdują się w zaawansowanej fazie, co jest śmieszne, bo nie mogły być w zbyt zaawansowanej fazie, jako że ten serial wyszedł tam, nie wiem, 8 lat po tym newsie, czy coś, więc no. Wiesz, może długo montażystę szukam. Błagam, zrób coś tym fajnego, bo... No. I zostajemy w temacie filmów i też takich, które były zapowiadane dawno temu i ukazały się niedawno temu. Film na podstawie, tutaj nie znoszę, jak ktoś odmienia Uncharteda, ale film na podstawie Uncharteda. Uncharteda? No tak, tak niektórzy robią. Tak samo jak God of War, czyli no tak, ale to tak Bóg już... wojny. film na podstawie Uncharted jednak powstanie. Zdjęcia startują za kilka miesięcy. No niestety nie. Niestety nie wystartowały za kilka miesięcy. Ale za kilka lat za to wystartowały. Tam tak. Trzeba było jedno słowo zmienić. To prawda. No tak, to był ten film, który ostatecznie ukazał się tam, nie wiem, 2 lata temu? Albo 3. Tak. Kolejna ekranizacja Space Invaders jednak powstanie, ale zajmie się nią kto inny. No więc mówię do was jako człowiek z przyszłości. Nie, trzeba nie dużo wyobraźni i dobrej woli, żeby zrobić coś z tego coś dobrego. Chyba, żeby zrobili jakiś film. Ja pomyślałem o filmie animowanym. Emoji Movie. Ale to, pewnie to by powstało Space Invaders w sensie serii. Jakieś takie, wiesz, Marsjanie atakują. No, no to prawda, że to musiałoby nie mieć nic wspólnego. No mieć dokładnie. Chyba, że tak jak z Tetrisem, nie? Że powstał film Tetris i on po prostu był o produkcji. On tak, opowiadał tak, tę samą tak, historię, tak. Tylko chyba gorzej ją opowiadał, niż na łamach CD Action opowiedział ją dalej. bo my dostaliśmy nagrodę za ten tekst, a oni chyba raczej... Może coś tam dostali jakąś. Nie, taką. No ale chyba nie był za dobry ten Tetris, nie? Nie był. Właśnie słyszałem podzielone opinie, że był wyborny, albo że był słaby. To na Apple jest, nie? Chyba tak. Nie, no ma 7,4 na IMDb. No, czyli mówię, pewnie było mnóstwo zachwyconych osób i mnóstwo niezachwyconych. Taka 7, 6 zawsze tak. Nie, nie, jak jest 7, to nie jest tak źle, bo to filmy są ogólnie bardziej krytycznie oceniane średnio niż gry. O czym to już też rozmawialiśmy wielokrotnie. Dobra. W sensie, że mają niższe średnie. Tak. No. I co, czy to jest koniec tego dogrywkowego sezonu?
To, to ja mam na koniec, moja żona się odezwała, napisała do mnie, ty kurde, za późno już, no bo dopiero teraz odczytała. No. I tutaj jeszcze piszę w trakcie, więc będę czytał na bieżąco, co piszę. Mam nadzieję, że nic wyraźnie nie napisała, bo nie miłego. Mi się podobało, bo superował się w koopie, latało i zwiedzając nowe planety. To było trochę jak hazard, obierasz cel, ale nie wiesz, co się wylosuje. Czy fajna planetka, czy taka, że w sumie to waste of time i effortu. No i super się budowało, ogarniało nowe statki. To takie jak farmienie nowego lootu w Diablo, biegasz z nadzieją, że coś dropnie, a tu latasz z nadzieją, że trafisz idealną planetę. Czyli chodzi wszystko Może ja nie trafiłem na idealną planetę po prostu. Ja faktycznie nie trafiłem na żadną jakąś wybitnie ciekawą planetę. Jakby jesteśmy tego świadkami tutaj na co dzień. Czy... Tak, no taka nam się trafiła planeta, no ale my nie mamy innej, nie? Także wyłącznie te koparki. Znaczy w innym multiversum. Tak. I tyle. I przejdźmy do... A teraz quiz. I to jeszcze raz powtórzę, a teraz quiz, trzy razy panu, bo jeszcze Wojtek. Dawidzie, mam dla ciebie quiz. Tym razem ja, dawno tego nie robiłem. Quest. Quiz nazywa się Shovel Knight. I będzie z quizem z tej gry, że będziemy... Tak będzie dotyczyć Shovelware'u, tak? Podziękuję tylko szczerze za wszystko. Wow, dopiero zobaczyłem, że ta butelka od wody ma takie... Patrz, takie wypukłe ptaki. Ojej, a dlaczego? Jak się nazywała pierwotnie? Może nie, to ma być związane nie z wiem, tym? Zdarłem to, bo nie chciałem reklamować wody. Ale to nie wiem, czy to była jakaś... Ona miała jakąś śmieszną nazwę, rozmawialiśmy o tym, jakąś taką... Tak. Coś takie, jakieś słowo takie niezwiązane z wodą w ogóle. Ojej, poczekajcie, moi drodzy, bo mnie... wygramoliło mnie z notatek. To mógłbyś na przykład wyciąć ten fragment, nie? Ale ja cię znam. Ja teraz na przykład powinienem powiedzieć coś, co kogoś obrazi i ty to zostawisz. A, nie wygramoliło mnie notatek, słuchajcie, jestem na trybie incognito, to dlatego... Co tam przeglądasz w trakcie podcastu, no właśnie, co? Właśnie Google Chrome mnie zawodzi, mój drogi, bo bywa często tak, że otwieram linki i mi się otwiera z blank stroną, po prostu. Google Chrome cię zawodzi? To jest niemożliwe. No niestety, tak jest. No już mam odpalone. Przepraszam was najmocniej, że musieliście tyle czekać na... No dałem wam już tytuł i się zastanawiacie, o co chodzi z tym tytułem Shovel Knight, prawda? Shovelware, czy nie? Absolutnie nie. Nie? Absolutnie nie. No to ponieważ, ten filmik, w którym pani krzyczy, że łopatować! Znasz to? Nie wiem. Co? Nieważne. Chodzi o to, że masz powiedzieć, czy w danej grze... Masz mnie? Sorry, szukałem tego filmiku. W zębie, tak jak i w wielu... Nie znasz... Znam. To śnieg zasypał. Mandat! Dobra, no, przepraszam. Quest polega na tym, że quiz. Czy w danej grze występuje łopata? O kurde. Ale doprecyzowując, której możesz użyć. Jako narzędzie, okej. No. Narzędzie, broń, ale cokolwiek. Ale jako broń też, tak? Okay. Tylko tak, nie, że stoi sobie oparta o ścianę i, mhm, i jasne, tyle. Jasne, rozumiem. Zaczynamy. Numer 1. Postal 4. Tak. Dobrze, bardzo ładnie występuje. To było podchwytliwe, bo w dwójce jest, ale może w czwórce będzie dalej. To dla mnie nie było podchwytliwe, bo nie znam się na serii Postal. Gothic 2. Nie. Bardzo dobrze. Myślałem, że powiesz, no jak to, w RPG-u nie ma łopaty, ale nie było łopaty. Na to drewno jest potrzebna siekiera. Co więcej, jak było do wykopania skarby w Gothic 2 Nocy Kruka, Gothic C2 Noc Kruka, to nie wykopywało się ich łopatą, tylko kilofem. Kilofem, no tak myślałem. Niesamowite. I się w ziemi tak... A, w ziemi kilofem, tak, okej. Okay, tak, no to genialna gra. Właśnie, no, masz ten punkt. Ale za to w Gothicu 3 i w tej nieszczęsnej Arkanii, które robiło Spellbound... Który nie istnieje. Który nie istnieje oczywiście. Nie, chodzi mi o to, że ta gra nie istnieje, bo tak słyszałem. Że tak należy mówić. Tak. Dlatego oczywiście ci przyklepuję tutaj prawdę. Istnieje i się z niej korzysta w ramach poszukiwań skarbu na przykład. Terraria. No jest na pewno. Dobrze, jest Grave Digger Shovel i się widziałem jakiś nowy kolejna kamień milowy sprzedażowy Terraria ostatnio. No w ogóle jakoś przekroczyła sprzedaje. W sumie to jest Minecraft 2D, nie? Jakby nie patrzeć. No. Dobrze, Team Fortress 2. Kurde. Ja wiesz, ja wydaje mi się, że w ogóle kiedyś zagrałem raz w Team Fortress 2, ale kurde, dobra, powiem, że jest.
Jest. Bo to brzmi jak jakieś narzędzie jakiegoś... W sensie jest to... Każda postać ma swoją broń mele osobistą, no to on ma po prostu soldier, ma saperkę, a saperka jest małą łopatą. Dobrze. GTA Vice City. Nie. Dobrze, nie ma. Bardzo ładnie. Jest oparta gdzieś tam o ścianę i tyle, nie? Jakby. Baldur's Gate 3. Jest. I to jest właśnie to, o czym ja mówię, że w necie, mówię ci wcześniej, w necie powstaje mnóstwo artykułów, moi drodzy, na tematy, których normalnie nie potrzebujecie, typu Where to find a shovel in Baldur's Gate 3. Jest ogromny artykuł o tym, gdzie znaleźć ten, bo ona losowo dropi, ale jest miejsce, w którym nie dropi losowo. Ale że wiecie, że są nawet takie rzeczy. A to śmiesznie, bo ja mam wrażenie, że ja bardzo często trafiałem na łopatę. I miałem więcej okazji do zdobycia łopaty niż potrzebowałem. No widzisz. To rzeczy trzeba zdobyć. Dzwoni do mnie mój przyjaciel, pewnie życzenie mi złożyć. Przepraszam cię, Marcinku. Koniec, nie mogę. Może masz już nowego przyjaciela. Dobrze, dostałem kubek. Nie mógł jeszcze przyjechać do mnie na urodziny, miał przyjechać na weekend, ale no, wyszło jak wyszło. Pozdrów go. Już ustaliliśmy, że słucha lepszej muzyki niż ty, więc teraz... Dobrze. Dobrze. Fortnite. No jest. No jest, ale w formie broni mele. Ale wydaje mi się, że ostatnio miałem, że mi wydropiła, a może źle pamiętam? Nie wiem. No w każdym razie. Dobrze. Call of Duty 2. Nie. Dobrze. Wszystko masz dobrze, stare, już ale jesteś ekspertem od łopat. Tak. I to jest... Bo ja znam tego mema z łopatowaniem, nie? Właśnie. Kolejną ciekawostką jest to, że na wieki Call of Duty jest artykuł poświęcony łopacie, gdzie są wymienione gry, w których są łopaty, a w których nie ma łopaty i nawet w których są łopaty, których nie możesz używać. Okay. Niesamowite to jest, że ludzie nawet na takie tematy robią artykuły. Może są fanatycy łopat. Ja nie jestem tak, nie mimo, mam pojęcia. Na Wikipedii Gothica są nawet screeny z gry wycięte w PNG z przezroczystością każdej łopaty, jaka występuje. Ej, dlaczego... Ten jeden raz, jak udało mi się zdobyć komplet punktów, to dotyczyło łopaty. To jest dobre pytanie, a mieszkasz w bloku. Ale no tak, ale wiesz, ja nie wiem jak ty, ale mnie się zdarzyło wiele razy używać łopaty. Mi też. Kopać rowy. Jak u teściów robiliśmy nasze wesele, to łopatowałem trochę. Nice. No ale to mało, wiesz, ja to całymi dniami ten wokół domu. No my na weekend zjeżdżaliśmy ogarniać ogród, żeby przygotować pod weselicho. Dobrze, no... ładnie nam wyszło? Bardzo... Aha, czy wesele ładne? Tak, czy to było łopatowanie się na coś nie wiem, jaki był dokładnie wpływ łopatowania na to wesele, ale było fajne, tak. To fajnie, dobrze. To co, przechodzimy do pytań i odpowiedzi naszych wspaniałych słuchaczy i widzów? Dobrze. Dobrze, więc tak. Najpierw odnieśmy się do komentarzy związanych z jakością obrazu. Wydaje mi się w ogóle, że to nie był problem z jakością obrazu, nie? Bo parę osób, nie będę wymieniać żadnego konkretnego, niektórzy na przykład mówią... dobra, jeden mnie rozbawił, Marcin Smyk napisał, pamiętam ten odcinek, 20 lat temu odpalałem go co niedzielę na swoim VHS-ie, fajnie, że odkopaliście tę kasetę, ale nie jestem pewien, czy to dotyczy jakości obrazu, czy tylko chodzi o familiadę? Kurde, teraz, ale nie chodzi chyba o jakość obrazu, no bo... Ale to chyba problem z ostrością był, nie? A nie, coś z bitrate'em się skrzyżuje. Ja teraz w ogóle zwiększyłem, w razie czego, był update jakiś OBS-a, zwiększyłem bitrate. Ale chodzi bardziej też o to, że coś się faktycznie skaszeniło, bo montowałem to na zupełnie innym laptopie, więc ustawienia były wyzerowane, nie były pode mnie. I coś może poszło nie tak, nie wiem co, renderowało się to bardzo długo Niemniej, i wyszło z tego nic. Jest to podcast, nie? Jakby gdybyśmy, pamiętajcie, że gdybyśmy nie robili w ogóle wideo do tego, tylko samo audio, nikt już tak robią, nie? Że tak, jest tylko audio. Tak, albo jest wideo, ale... Ale wideo dużo daje. Gdzieś tam masz no, poczucie, że chcesz czasami zerknąć od tych wariatów, co gadają. Mamy dwie pary uszu i dwie pary oczu. Nie wszyscy pewnie, ale w większości oglądamy również to, co się dzieje, więc emocje przekazujemy również. Na przykład jak ktoś nie ogląda, to nie wie, co właśnie pokazałem Krzyśkowi. Ale może tak, usłyszeć po mojej głosie, że jest mi przykro teraz. Przepraszam. A ja chciałem jeszcze podziękować wszystkim tutaj zgromadzonym, którzy tego bardzo ciepło się cieszą. Ciepło przyjęli Krzuszcza. Czy będzie części u nas? Pewnie nie, bez Łodzi. Nie, czy z Łodzi. Bo jest z Łodzi. Chyba jest z Łodzi, a jak nie, to z Warszawy, więc... Mówił chyba, że z Łodzi jest. Z Łodzi, no. Ojej, to w Łodzi zawsze ciężko. Trzeba sprawdzić, czy nas nam nie ukradł. Dobra. No, tak. To jest jedna rzecz. Dziękujemy za te komentarze.
A ja bym chciał jeszcze odpowiedzieć na komentarz, bo bardzo mnie zabolał, w sensie tak, nie że, jestem urodziny, że jestem rozsierdzony, tylko mi się smutno zrobiło, bo kończy się on na przykład takim zdaniem, że zawsze jak słyszę Alex to gówno, to jakoś tak mi smutno robi się w serduszku. Aha. I mi empatycznie to się zrobiło. Mostly Confused napisał, Gothic mi ominął, a w Alex grało mi się super i że bardzo pasował mu progres postaci, historia, było co robić, poziom trudności na początku jak dla mnie ogromny, ale nie frustrujący. Ogólnie mój Jack zginął dużo razy. Żyw umiejętności do ogarnięcia bez Exera, potwory spokój, naprawdę dawało mi satysfakcję pokonywanie na strzał bestii, które kilkadziesiąt godzin wcześniej omijałem na kilometr. Więc tak, Alex pierwszy jeszcze jest ok. Ja bym dał mu takie 7. W niego się super gra do pewnego momentu, jak już właśnie jest taki OP. I ta gra przestaje mieć progres, bo gdzieś jest, ja pamiętam, dosłownie był taki przeskok, że ciężko mi się te potwory lało, wbiłem parę leveli, gdzieś tam jakieś statystyki mi wskoczyły na zielono, że tak to metaforycznie ujmę, i nagle wszystko zacząłem pokonywać z taką łatwością, że pod koniec gry tak naprawdę jedynie co mnie pchało do przodu to fabuła, która była taka... Ewidentnie też ten Alex jest taki, że on dużo był postaranka na początku, a im dalej w las, tym tego postaranka jest mniej. Dobrym dowodem jest relacja z jedną taką ważną postacią fabularnie, która... Ja nie wiedziałem, w którym momencie ona tak się mocno rozwinęła. Gdzieś tam według scenarzystów to było chyba istotne, ale jak nie czuć tego w ogóle grając, nie? Jak grasz Baldura 3, to czujesz te postaci, ten rozwój, że wiele czynników składających się na to, jak poprowadziłeś potencjalnie rozmowę, albo jak te dialogi zostały napisane, wskazują na to, że ta postać ma taki stosunek do nas, a nie inny. A tu tego nie ma, zupełnie. Tu jest to takie, tak, teraz się bardziej lubimy. Tak, ustaliliśmy to. Jak gracz nie widział, więc dużo takich problemów, z którymi, które się nie pojawiają na początku rozgrywki. Jest tam taka jedna postać w Alexie, ktoś by chciał grać, oczywiście bez spoilerów, która na początku jest nas jakby atakuje, ale potem się z nią kumplujemy i jest taka trochę głębsza, się okazuje po czasie. W pewnym momencie oczywiście nagle się odcina od niej jakby uwagę i zupełnie już z perspektywy gry jest nieistotna, ale na początku fajnie się z nim budowało te relacje i nie wiem, ta gra jest jakaś nierówna i ja rozumiem twoje ciepłe nastawienie do Alexa 1, bo ma ta gra dobre momenty, a dwójka ma prawie nie ma wcale. Na przykład, więc Alex 1 średni, Alex 2 to gówno. Tak możemy chyba. A 3, Alex 3 najlepszy. Bo nie istnieje. Dobrze. Tak, ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, bo M Kwadrat Podcast, pozdrawiamy. Dziękujemy za komentarz. Nie będę całego komentarza czytać, tylko powiem, że faktycznie był błąd w quizie poprzednim. God of War. Oba God of War, które, tak zwane God of War, czyli Bóg Wojny które podawaliście, czyli ten 2018 i Ragnarok, też mają po 94 na Metacriticu. I tak jak napisałem w odpowiedzi, moim wytłumaczeniem tylko jest to, że Metacritic ostatnio się zmienił i wyszukiwanie na nim czasami daje dziwne wyniki. I posortujesz sobie po czymś i on ci sortuje po czymś zupełnie innym, albo podaje nagle wyniki zupełnie niezwiązane, więc to prawdopodobnie dobrze, tego wynika. Dobrze, a tu chodzi bardziej o to, że jesteś po prostu niekompetentny, nie powinieneś tego robić? Prawdopodobnie tak, ale no mam, na szczęście Metacritic jest jeszcze bardziej niekompetentny, więc mogę zwalić na nie. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z wami. Dajcie znać, co sądzicie o Bastionowym sezonie. Uważam, że jest idiotyczny. Tak, i do tego właśnie zostanie. Możecie napisać, co sądzicie, ale i tak zostanie. Tak, ale jest wielka odpowiedzialność teraz na mnie, żeby dostarczać wam ciekawostki fajne w połowie podcastu i postaram się, żeby były związane z City Action, bo albo z nami. Żeby nie było nudno jakichś głupot, których nie chcecie słuchać, a żeby to była jakaś wartość dodana, wynikająca przed tego, jak wygląda City Action zza kulis. Dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia. Krzysztof Weidenberger, Wrocław, Polska.